Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Speedruna 4.0. Zaczynam z rankingu w tym momencie 701 i jedziemy z tematem. Pierwsza partia porzucona. Szukamy sobie kolejnego gracza. Mamy przeciwnika 710. No jedziemy. Moim celem oczywiście tutaj jest pokazywanie różnych planów. Zagrajmy sobie obronę sycylijską, posunięcie D3, czyli już widzimy, że mniej teoretycznie gra przeciwnik, bo zawsze można wyjść skoczkiem i zagrać D4. Skoczek na C3, posunięcie skoczek na F6, skoczek F3, no i myślę, że zagranie do centrum pionkami będzie miało bardzo dużo sensu i to jest na pewno dobre zagranie, dlatego że logiczne, atakując centrum. Ciekawy jestem, czy wybicie wchodzi w grę ze strony przeciwnika. Ja bym tego nie czynił, dlatego że hetman sobie w centrum może stanąć bardzo dobrze, bezinwazyjnie, że tak się wyrażę, i tutaj może to po prostu być dobra figura. Przeciwnik powinien przede wszystkim wyprowadzać figury. To jest niezwykle ważne, niezwykle cenne. Jest posunięcie D4, to jest bardzo ciekawy ruch rozwojowy, moi drodzy. Powiem szczerze, zaskoczył mnie zawodnik, to jest naprawdę ciekawy ruch. Więc chyba muszę wybić i wybić i może to wszystko wybić do końca. Tak mi się wydaje, czuję się jakbym grał z arcymistrzem w tych pierwszych ruchach. Jednak jeszcze przychodzi mi do głowy posunięcie goniec G4. Żeby tego skoczka unieszkodliwić i spróbować tu zdobyć pionka, ale myślę, że bicie, prostować pionki czy nie prostować? Nie, nie prostujmy mu pionków, zagrajmy goniec G4. Goniec zagrał na A3, no muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem, zagram E6, bo jeżeli będzie bicie na C5, to te trzy pionki, tak zwane trojaczki, nie będą groźne. Zawsze będę mógł to wybić, ale widzę, że poziom gry mojego zawodnika jest naprawdę niezły. Czasami mi się udawało dać mata w czterech, a tutaj widać, że przeciwnik świetnie sobie zaczyna radzić. No ale hetman wjechał i atakuje tutaj w różnych punktach. Goniec wybił na C5, no to wybicie jest obowiązkowe wybicie i potem tu trzasnę i odbiję. No czarne mają tutaj no lepszą pozycję, to się nie da ukryć. Jeszcze wybije na C3 i tutaj nie można się zasłonić hetmanem, bo jest strata wieży. Jedyne co, to może skoczek na D2, król F1 też jak najbardziej w grę wchodzi. Jeszcze myślę, że zagranie typu hetman C5. Zdobycie pionka ma tutaj myślę, że kluczowe znaczenie w pozycji. Zrobienie roszady, wyprowadzenie wieży na D8, atak. Powinno się tu wszystko zgadzać. Wieża B1, ale powiem naprawdę, jak gość gra naprawdę logicznie, mega logicznie. No i teraz tak, wprowadzenie wieży na D8 z tempem może mieć sens, bo jeszcze wieża D7 fajnie sobie może zagrać i pilnować pionka. Takiego ruchu nie chciałbym zagrywać, bo tu się mogą porobić jakieś takie nieprzyjemne przeciągi. Oczywiście to też tutaj musimy działać na konkretach, lecz nie ma się chyba tutaj za bardzo czym przejmować. Hetman E1, ok. Wieża D7. Wieża D7 z obroną. Czeka mnie jeszcze zrobienie roszady i zdwojenie na przykład wież na linii D. To może być plan dobry, skuteczny, ale naprawdę powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Tutaj to zawsze hetman ucieknie, tego się nie boimy. Zrobię szybko roszadę. Wow, gość z 2700, chciałem powiedzieć z 2700, no z 700 rankingiem. Naprawdę nieźle gra, mimo że ma, wiadomo, że gorszą pozycję, no wiadomo, no bo to jest jednak inny poziom, ale naprawdę wielka pochwała w stronę przeciwnika. No chyba najsilniejszy przeciwnik do tej pory mi się trafił w speedrunie 4.0. To naprawdę wygląda mega imponująco. Mega imponująco. Mimo, że no, roszada nie jest zrobiona. Oczywiście ja tutaj tak bardziej patrzę okiem trenerskim niż zawodniczym, bo wiadomo, że można poprawić wiele rzeczy i trzeba by było to poprawić w grze białych, jednakże te taktyczne jakieś tam możliwości się pojawiają, to jest do szlifowania. No dobra, tutaj wymienić należy.
i zdwoić wieżę. Ta siła jest ogromna. Skoczek na e4 może, a skoczek zagrał na b3. Ok. Ma to może sens. Hetman b4. Zagramy z pułapeczką, bo jeżeli będzie chciał zagrać tu i będzie mi chciał atakować hetmana, no to raz, że mogę wybić tu za darmo, ale dwa, że mogę wybić wieżę, skoczek wybije i mogę zagrać wieżą. Ale nie, no wybicie za darmo będzie lepsze. No co to w ogóle, Krzysztof, wygadujesz? No dobrze. Speedrun speedrunem. Moi drodzy, też będzie ankieta z pytaniem do Was, jakiego debiutu tutaj byście zażądali najczęściej czarnymi. Zagram skoczek e5 z planem po prostu zbicia pionka na c4, czyli próbą atakowania słabych punktów przeciwnika. Jeżeli jest taka możliwość, no to staram się z tego korzystać i budować tym samym przewagę. Wzbijam hetmanem dlatego, żeby żeby po prostu wymienić to wszystko. Teraz będzie gra jeszcze łatwiejsza. Dwa pionki więcej to już jest bardzo dużo. No dobra, pochwaliłem przeciwnika, ale nie dostrzegł prostej taktyki. Stracił hetmana. No i to już się wiąże z kapitulacją. Najmocniej Was przepraszam. Małe ziewanko mi się tu wkradło przy pozycji horyzontalnej. Zagram wieżę d2. Widzę, że on może mi zbić tę wieżę. Ja to robię świadomie, dlatego żeby się dorwać do pionka g2, żeby próbować dać tutaj mata. Chociaż jeszcze skoczek c4 widzę, że działa bardzo dobrze. Król f4 i chyba mat na d4. Nie chyba, tylko na pewno. Gramy kolejną partię. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. Spróbuję zagrać bardzo ostro i bardzo gambitowo, ale po ruchu d5 to najprostsze nie będzie. Skoczek f3, czyli wyprowadzenie figury znowu z atakiem. Ważne to jest. Znowu goniec e2. Takie partie już były. No i tutaj znowu tańczy hetman. Zobaczcie, hetman znowu tańczy. Ja mu pozwolę na zbicie pionka. Proszę bardzo. Dlatego, że wyprowadzę wieżę i zagram to bardzo intuicyjnie. Wyprowadzę nawet na g3 wieżę, hetman będzie musiał zagrać tu. Aha, albo po prostu wróci. Dokładnie. No i hetman potańczył, a ja już mam figury w grze. Tyle, że oczywiście on wziął pionka, ale już, no proszę Was, no tutaj jest po prostu już posunięcie d5. D5 wchodzi od razu i w tego hetmana będziemy celować no bardzo, bardzo mocno. Zakładam, że... Oj, no właśnie, moi drodzy, za darmo figura. Czyli no gość przeoczył, tak jak mówiłem, czyli taniec hetmanem tutaj kompletnie nic nie daje. No i nie dość, że widełki, to jeszcze mat jednocześnie na C7. Także no tak to niestety wygląda. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Ja wiem, że dla niektórych te partie mogą być bardzo nudne, ale to celem jest właśnie pokazanie tych błędów i próba ich wykorzystania. Zagrajmy sobie posunięcie e5, skoczek na f3, może jakiś gambit słonia, zobaczymy jak przeciwnik się zachowa, jak tutaj będzie chciał to rozpatrywać. No jak jest skoczek na c3, to ja myślę, że zagramy po prostu d4 i będziemy trzymać mocne centrum. Ok, myślę, że goniec na d6 z obroną, bo jeszcze nie wiem, czy chcę wstawić skoczka tutaj, czy tutaj. Jest posunięcie d3, ja bym bardziej gońca wysunął na c4. I wyprowadzimy sobie skoczka na f6 w sposób naturalny. Zrobimy roszadę. To są jak najbardziej dobre ruchy. I c5, myślę, że podparcie centrum, wstawienie skoczka na c6, to będą jak najbardziej dobre, solidne ruchy. Polecam w ten sposób próbować się rozwijać. Kulturalnie może goniec na e6, pewnie wybicie będzie bez nawet ataku. Dokładnie tak się dzieje. Tak zwykle reagują zawodnicy początkujący. Pamiętajmy, że groźby są silniejsze niż jej wykonanie, więc warto jednak najpierw zastanowić się nad tym, żeby stworzyć groźbę i ją przytrzymać. Posunięcie C3. No i teraz co? Wyprowadzimy wieżę C8, bo zakładam, że będzie bicie, więc sobie otworzę tutaj linię.
No właśnie, tak się też dzieje. Oczywiście na wieżę C8 nie jest to zły ruch. Nawet jak on by zamknął tę pozycję tam pionkiem, to też by się nic nie stało. Skoczek chce zawędrować tutaj, więc zagramy sobie subtelnie A6. Tu nie może też wejść na B5 i będziemy chcieli grać B5. Tyle, że odejdę gońcem, żeby go nie stracić. Taki ruch oczywiście też istnieje, ale myślę, że nie ma się tym co przejmować, bo zawsze zagram tu gońcem na A6 i tego skoczka będę chciał odstraszyć, potem zagram B5 i moje figury rozwiną się tutaj bardzo szybko, bardzo mocno. Au, taki ruch! Wow, ładny, ładny ruch, ładny. Będę musiał wybić. Pytanie, czy on po prostu przemyślał to, że tutaj fajnie sobie wskoczy figurami, no ale ja grożę wybiciem, grożę też widełkami. Więc to wydaje mi się, że jest zwyczajna strata, pionka materiału. Choć ruch mi się ideowo podobał, dlatego że ta wieża się otwiera, pojawiają się nowe pola dla skoczka, to jest ważne, i dla gońca. Zagrał wieża B1 bardzo ładnie, czyli dostrzegł to, że były widełki, szacun. No ale wzięcie pionka dla mnie jest tutaj bardzo atrakcyjne. No i myślę, że po hetman B3, hetman D6 z obroną. Jeżeli wejdzie skoczek, ma szansę wejść oczywiście też tutaj. Póki co to się nie dzieje. Zdwoimy sobie tutaj wieże i spróbujemy je wymienić. Tak, też to się udało w tym momencie. Ale widzę, że chyba przyłączyłem jakąś małą taktykę. Czy to było bicie? Możliwe. Bardzo możliwe, że hetman było B7 ciekawe. Jest posunięcie G3. Ok. Zagrajmy sobie w takim układzie. Posunięcie B5, żeby wieża już nie musiała pilnować tego pionka. Swobodnie możemy wrócić na C8. Wymiana hetmanów jak najbardziej, jak najchętniej i wskakujemy wieżą na pole C2, żeby męczyć przeciwnika. Goniec będzie ładnie bronił tego pola. Trzeba uważać też na poświęcenia tego typu. Pogoniec na przykład na D1. Tak się może też zdarzyć w sumie, tak teraz patrzę. What? Teraz tu chcesz zagrać, ale wtedy ja cię zwiążę. Goniec F3 jeszcze wchodzi w grę, ale jest skoczek E3, bicie, skoczek E3, bicie, bicie i nie można bić, bo goniec D4. Więc, no tak, bo tu mi atakuje dwie figury. Czekajcie, ja mam opcję obrony. Nie mam. Więc zagram skoczek E3. Bicie, bicie, są różnobarwne gońce. Tu jak zagram gońcem D4, to ładnie to. A, to tym bardziej teraz. Bym to też przytrzymał i też czarne miałyby przewagę w tej pozycji. No a tutaj to już sytuacja jest, myślę, że jasna i klarowna. Gość gra bardzo szybko, powiem szczerze. Znaczy ja gram szybciej w tym momencie, no ale on mniej uważnie. Ok. Lecimy sobie z kolejną partią. Wiecie co? A może ja spróbuję pograć. Może ja spróbuję pograć tym samym hetmanem. Tak dla treningu. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Zobaczę, ile ja ruchów hetmanem będę w stanie zagrać. I przeciwnikowi spróbować zaszkodzić. Jeżeli to się w ogóle uda. No bo samym hetmanem. No nie ukrywam, będzie to bardzo trudne. To jest jedna partia taka testowa. Jak zagra tu, zagram tu, może tu będzie chciał zagrać, ale raczej nie. Na razie z jego strony są dobre posunięcia. No nie, to w sumie też takie kombinowanie nie ma sensu, bo to liczenie na jakieś drapane, to też, słuchajcie, w ten sposób grać nie wolno. A sam zagrałem, ale to mówię testowo. Testowo sprawdzam, jak przeciwnik gra dalej. No, rozwija świetnie figury. Ja tym hetmanem wrócę na D8 i postaram się tymi figurami również troszeczkę pograć. No, widać, że tutaj nie ma co szarżować z zawodnikami, nawet 700. Nie ma tutaj takiej opcji. To są zawodnicy, którzy mogliby potrafić według mnie wykorzystać moje granie samym hetmanem. Jestem przekonany. No właśnie, wrócę hetmanem, temp troszkę straciłem, ale grając 7 ruchów hetmanem w debiucie, to na pewno nie jest dobry pomysł. Teraz będę wyprowadzać figurę i postaram się pozycję wyprostować.
zakończyć rozwój. No, goniec B5 nie jest najlepszym ruchem, bo C6 daje mi tę możliwość zagrania z tempem. Wyprowadzenie gońca na F5 będzie tutaj chyba, myślę, że ok. Potem E6, skoczek D7, takie będą plany. Trzeba uważać na przełom w postaci pionka D5. Trzeba na to uważać, ale też mam możliwość takiego zagrania ciekawego i wymiany jednej figury lekkiej, co może mi ułatwić dalszy rozwój, a jemu może utrudnić jakąś fajną akcję w ogóle w centrum. Dobra, tutaj zagramy E6, żeby goniec też miał już swobodę gry. Dobrze. No i myślę, że skoczek D7, żeby tu król się fajnie ochronił. Choć ruch D5 wydaje mi się bardzo atrakcyjny. A czy on na pewno jest ok? Bo jak zbije tu. Powinno się to wszystko trzymać. Koniec E7 z opcją skoczek E4 za chwilę. No tak, taniec hetmanem na początku odpada. Odpada, odpada, odpada. Nie wolno w ten sposób grać. Zdecydowanie nie. H3, kończenie rozwoju. Może być ruch G4, mogę wtedy wtrącić na przykład skoczkiem na E4 po wybiciu. Wymienimy sobie po figurce. Po G4 również można zagrać tutaj, nawet jak skoczek nam to wybije, to też się złego nic nie dzieje. O, gość zastosował przełom, tylko ten przełom tutaj teraz nie działa. Wybijam na D5 po prostu. Więcej to sensu miało, jak jeszcze goniec tu stał i był król na E8. To też jest troszeczkę temat spalony, za późno. No dobrze, zaczyna tu wszystko wymieniać, ok. No dobra, wszystko wymieniamy. Aha, tu jest atak. Wiecie co? Chyba źle zagrałem. No tak, zagram bronię gońca, ale on zagra mi teraz G4. No tak, będę musiał zagrać tu, wymiana. Ewentualnie tu mi jeszcze kopnie. No, Krzysztof, powiem szczerze, naprawdę trzeba uważać z każdym zawodnikiem. Ja daję temu żywy dowód, moi drodzy. Tu nie wolno lekceważyć nikogo, absolutnie nie wolno. To lekceważenie, czyli te ruszanie się hetmanem na początku, z mojej strony, no nie było dobre, to już wszyscy wiedzą, ja też świadomie to uczyniłem, ale teraz przeciwnik tutaj jakoś tak ładnie pograł, co ja mogłem tutaj zagrać innego, tak, tak, aha, tu mogłem już nie wymieniać na D5 szybko, tylko po prostu na przykład hetman C7 zagrać i zostaje z figurą więcej i można byłoby to kontynuować normalnie, ale za szybko wybiłem. No tak, no zwykłe na razie obronienie gońca, no bo chcę po prostu zagrać na przykład skoczkiem teraz tu albo tu i uwolnić się z opresji tej linii. Właśnie, zagrał G4 bardzo ładnie. Zagram tu, no bo innego wyjścia nie było, bo goniec gdzieby nie uciekł, no tam ewentualnie mogłem i tędy mogłem przejść. No mogłem, no właśnie, znowu nie pomyślałem, słuchajcie, za szybko. Tutaj, tutaj i bym mógł tam kopnąć i bym zyskał też materiał. No właśnie, ta droga była bardzo dobra. No okej, okay, ale co mój przeciwnik może zrobić? Mój przeciwnik może zbić, możemy się tu powymieniać, sporo tych wymian może nastąpić. W pionkach będzie porówno, jednak on będzie miał lepiej, bo będzie miał 3 pionki na skrzydle hetmańskim na moje 2 pionki. I tu będą miał zdwojone piony. Ok, i on mi weźmie tego. No ok, wybijam. Wprawdzie mam wolną linię. A, jeszcze on może tutaj kopnąć fajnie i mi zepsuć te pionki doszczętnie. Jest szansa przegrać tę pozycję. Jest szansa przegrać.
Powiem wam, jakby słyszał. Jakby słyszał moje rozważania. Wieża D2. Męczymy pionki, a za chwilę zagram tu, żeby zmęczyć pionka tego, tylko że skoczek na D3 ma świetny ruch. Więc może tak zagrajmy. Spróbujemy uderzyć w pionka. C3 nie można, bo tu. No skoczek D3 nie zagrał. Nie zagrał. To kopiemy pionka. Teraz już nam się zrobi tu za chwilę przewaga. Grozi mat. Grozi mat, moi drodzy. Król F8. Bronimy się. Groził mat na 8. No sprytnie, sprytnie pograł. Sprytnie, trzeba przyznać. Goniec stoi dobrze, bo świetnie tutaj diagonale pilnuje. Skoczek nie ma za bardzo popisów. No właśnie. Drogi przeciwniku. Podstawiłeś skoczka, tak myślałem, że tak zagra. Tak myślałem, bo tutaj chciał wjechać pewnie wieżą na E8. Takie były plany. Ok, moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj troszkę krócej. Przypominam o ankiecie, którą na Facebooku, przepraszam, na YouTubie za chwilę zamieszczę w społeczności. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ta seria nadal jest jeszcze dla was atrakcyjna i z niej coś można wynieść. Pozdrawiam, do zobaczenia.